Hejka kochani, na pewno wszyscy z Was bardzo dobrze znają kule do kąpieli z firmy Lush, więc dzisiaj taki szybki i bardzo prosty sposób na to, żeby sobie samemu przygotować taką kulę. Jest to oczywiście wersja walentynkowa, dlatego jest to w kształcie serduszek. Potrzebna nam będzie miska i do tej miski najpierw wsypujemy jeden kubek sody oczyszczonej i to jest taki nasz bazowy składnik. Następnie pół kubka kwasku cytrynowego, może być to mleko w proszku. Następnie pół kubka mąki kukurydzianej i pół kubka takiej soli do kąpieli. Mamy już suche składniki przygotowane, teraz musimy je dokładnie ze sobą połączyć. No i teraz przejdziemy do składników mokrych. Parę kropli wody. Do tego 3 łyżki coconut oil, może być też oliwa z oliwek. Ekstrakt, ja akurat malinowy, parę kropli. No i teraz ekstrakt właśnie tłuszczu i parę kropli barwnika spożywczego, ja akurat wykorzystałam czerwony. I teraz mieszamy właśnie składniki mokre i suche. Jak widzicie, już kwasek cytrynowy zaczął działać i wszystko ze sobą dobrze łączymy. Polecam Wam właśnie taką trzepaczkę do mieszania, bo wtedy wszystkie składniki naprawdę się super ze sobą łączą. I jeżeli chcecie, to w trakcie możecie sobie dodać więcej barwnika lub więcej ekstraktu, to już zależy od Was. I w trakcie dodajemy wodę i właśnie taki sposób Wam najbardziej polecam. To musi być takie, wiecie co, lepkie, ale nie za mokre i nie za suche. Musicie sprawdzać sobie po prostu na oko w rączkach. No i teraz ja już przenoszę jakby ten proszek do tych właśnie serduszek. Ja akurat mam takie silikonowe i takie Wam najbardziej polecam, bo one później bardzo ładnie wychodzą bez problemu, nie ma żadnego, nie rozwalą Wam się. Oczywiście możecie formy użyć tylko jakie Wam, jakie tylko macie, to naprawdę nie muszą być serduszka, mogą być to kule, mogą być to gwiazdki, no wszystko co tylko chcecie. I teraz ważna sprawa, musicie bardzo mocno wszystko dociskać, tak jak widzicie, jak ja to przez cały czas robiłam. No i tutaj już, prawda, prawie kończę. Dodałam sobie bo skończyła mi się masa i dodałam sobie do masy właśnie troszeczkę więcej czerwonego barwnika, żeby te serduszka były bardziej wyraziste. I takie gotowe wrzucam do lodówki na 3 godziny. I mamy gotowe swoje serduszka z Lusha do kąpieli. Jak widzicie, bardzo prosty sposób, pięknie pachną, pięknie wyglądają. Możecie każdemu podarować takie serduszko. No i jak widzicie, one się pięknie rozpuszczają w wodzie i zaraz będzie widać cudny czerwono-różowy kolor. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że wykorzystacie mój przepis. Ja już się z Wami żegnam, buziaki, pa!